Cześć, jest ze mną Michał Olęcki, trener drużyny Dzikiej Gęsi Zielonka. Michał, jak wyglądały przygotowania do kolejnego sezonu juniorek DGZ i nad czym obecnie pracujesz na treningach? Przygotowania właściwie zaczęły się od obozów letnich, gdzie w przedniej część była spora część na flagbalkowych wakacjach. To było już w lipcu. Właściwie pre-season zaczęliśmy w sierpniu. To była seria treningów do zrobienia w domu lub wspólnych. Ogólnie dziewczyny miały do zrobienia 3 treningi w tygodniu. Każda z nich, kiedy nie mogła być na wspólnym treningu, wysyłała nam zdjęcia. I w ten sposób zaliczyliśmy obecność, także no, w tym roku jesteśmy zadowoleni z pre-season, bo 3 razy w tygodniu większość osób trenowała, także jest progres. Cały wrzesień skupiamy się nadal na warunkach fizycznych, sporo biegamy i przygotowujemy się do pierwszych meczów. Powiedz kilka słów o wyjeździe do Szwecji. Jakie nowe doświadczenia zdobyłeś jako trener? Wyjazd do Szwecji to był przede wszystkim urlop mojej Kasi. Wyjazd na cały tydzień. Wolno od pracy, wolno od treningów, ale też nie do końca, bo skupiliśmy się na tym wyjeździe, na tym, żeby Kasia mogła jak najwięcej trenować z drużyną z X-u. Początkowo miały być to tylko treningi z X-u Ungdom, czyli drugą drużyną X-u, ale okazało się na miejscu, że może trenować również z Elite. Duże doświadczenie, mogłem poobserwować treningi najlepszego klubu żeńskiego na świecie. Oprócz tego obserwowaliśmy też fragment treningu drużyny męskiej z SSL. Sparring drużyny również z SSL i mecz Ekstraligi Kobiet, nawet 2 mecze. Także spore doświadczenie. Oprócz tego rozmowa z trenerem i co najważniejsze rozmowa z Josefiną Remo, czyli kapitanem przez wiele lat reprezentacji Szwecji i X-u. Wymiana doświadczeń, głównie to jej doświadczenia słuchaliśmy. Sporo pozytywnej energii i fajne doświadczenie. Jakie zmiany w stosunku do poprzedniego sezonu czekały Gęsi? Największa zmiana to zamknięcie szkoły numer 3 i w związku z reformą edukacji sporo zmian w Zielonce. Straciliśmy salę w Trójce, gdzie mieliśmy sporą część treningów, ale dzięki temu udało nam się wejść do nowej szkoły na pełnowymiarową halę, także to jest na plus. Jesteśmy w nowej szkole, jak mówiłem, i tam będziemy teraz poszerzali swoją działalność. Mamy trochę więcej zawodniczek w młodszych kategoriach. A zmiany? Trochę kontuzji niestety, ciągnie nam się od zeszłego sezonu, trochę nowych, ale nie zwalniamy tempo i ostro trenujemy. Okej, okay, dziękujemy bardzo. I jeszcze na koniec pozdrowienia dla Oli Fajnowskiej, która nabawiła się poważnej kontuzji. Ola, wytrzymaj ten sezon i na pewno wrócisz do nas silniejsza za rok. Pozdrowienia też dla Moniki Wielkowskiej, również wraca jak najszybciej i do zobaczenia na treningu. Rozmawiał ze mną trener Dzikiej Gęsi Zielonka Michał Olęcki. Dzięki.